Niczym na ringu Antonio Conte pokonuje na punkty Lautaro, Martineza, a teraz chce znokautować Juventus. Przed nami 37. kolejka Serie A, a my sprawdzamy nastroje w różnych obozach i przyglądamy się scenariuszom na ostatnie minuty tego sezonu. Marcin Nowomiejski, poranny przegląd włoskiej prasy sportowej. Zapraszam. Buongiornissimo, amici sportivi. Piątek, 14 maja 2021 roku. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry, drodzy widzowie, dzień dobry, drodzy słuchacze. Witam Was w ten ładny, słoneczny, piątkowy, to przede wszystkim poranek. A na początku chciałbym podziękować wszystkim, którzy wczoraj licznie dołączyli do nas wieczorem, żeby bawić się w pierwszym odcinku, w pierwszej edycji wielkiego calcio quizu, w którym sprawdzaliśmy Waszą wiedzę o włoskiej piłce nożnej. Bawiliśmy się przez dobre półtorej godziny. No, dziękuję bardzo za to, że w takim taki dobry, miły sposób przyjęli się tę inicjatywę. Najwyraźniej się przyjęła. Gratulujemy laureatom, zwłaszcza Kubie, zwycięzcy, który zgarnął komplet punktów. No i cóż, wygrał główną nagrodę, to jest koszulkę ufundowaną przez naszego partnera Ergol.com do jego wyboru, ale ponieważ to kibic Milano, coś mi się wydaje, że wybór padnie na nowy tryku, trykot Rossonerich z nowego sezonu, ale oczywiście decyzja należy do Kuby. Serdeczne gratulacje, dziękuję wszystkim za udział i zainteresowanie. To nie ostatni Calcio Quiz, będziemy do Was wracać. Tymczasem My wracamy do prasy. Zobaczmy, o czym dzisiaj dzienniki sportowe we Włoszech. Tutto Sport, Corriere dello Sport, La Gazzetta dello Sport oraz dziennik Il Romanista. Cóż dzisiaj na okładkach? No, zacznijmy od Tutto Sport. Tam Mourinho kusi Buffona. Podobno Roma może być realną opcją dla obecnego golkipera Nerich. Ja osobiście uważam to za nieco przesadzoną teorię, z uwagi na to, że Buffon przecież powiedział, że nie chce grać przeciwko Juventus Juventusowi. No, ale Tutto Sport dzisiaj wspiera się tą historią. Oprócz tego, Corriere dello Sport, Juve, Inter na ringu. Powiemy o derby d'Italia, które już jutro wieczorem, tymczasem na ringu biją się Antonio Conte i Lautaro Martinez, którzy lądują również na okładce gazety dello Sport. Knockout Conte. Tymczasem ten knockout to przede wszystkim coś, co Antonio Conte chciałby sprezentować Juventusowi, wyrzucając go z Ligi Mistrzów. Dziennik Iloromanista romanista to al massimo e il minimo. Maximum to minimum. Oczywiście o derbach Rzymu, które już jutro zakończą. Kończą serię potyczek. Jutrzejszych meczów w Serie A. Jakie tematy trafiły na okładkę? Może szybciutko przebiegnijmy się po pojedynkach. Mecz z Lazio Storino ma zostać rozegrany. To ostateczna decyzja kolegium gwarancyjnego włoskiego Komitetu Olimpijskiego wtorek, 18 maja 20.30. Lukaku, sędzią w pojedynku oczywiście Antonio Conte z Lautaro Martinezem, ale również ukarany za kolację do zbyt późna, za złamanie godziny policyjnej. O tym temacie również powiemy. Oprócz tego oczywiście budowanie nastrojów. Przed derbami Włoch, porażka El Lasu Skrotone wczoraj wieczorem, plan Milanu na najbliższą przyszłość, no i oczywiście derby miasta Rzym. Derby Rzymu, które rozpalają pojedynek, pojedynki, serię pojedynków w przedostatniej kolejce sezonu 2020-2021. W związku z tym, skoro dzisiaj meczowy yy, dzień, choć nie tylko, bo kończymy oczywiście w stylu yy, luźnym, piątkowym, czyli mam dla Was na koniec kalcio pudelek, yy, tymczasem. Najpierw powiedzmy o wczorajszym pojedynku Crotone z Ellasem Verona. O tym dzisiaj oczywiście Corriere i gazeta. Ja wybrałem artykuł z Gazety dello Sport. Crotone, słuchajcie, wygrywa z Ellasem Verona. Ellas Verona zalicza kolejną wtopę, kolejną wpadkę. No, nie najlepsza końcówka sezonu w wykonaniu ekipy z Verone. Crotone wygrywa 2 do 1 po szybkim golu u Nasa, Już w drugiej minucie 76 sekund zajęło temu piłkarzowi trafienie do bramki gości. Co ciekawe, po raz kolejny, drugi raz rzędu wybrany najlepszym graczem tego spotkania. Siódemka od pana Alexa Frozio, autora tego artykułu. Ella próbował w drugiej połowie, ale byli zawodnicy Juricza nieskuteczni w ataku. Zresztą bramka Elasu to tak naprawdę samobój Moliny pod koniec meczu. Najlepszy w ekipie z Werony Di Marco Dawidowicz z szóstką i z komentarzem, że w tym meczu miał wyjątkowo brutalne nogi, ale miał też również, miał również szansę na zdobycie gola po strzale głową. Ellas więc bezpośrednio. Punktów Krotone zalicza. Już trochę nieprzydatne, ale mimo wszystko komplet punktów. Tymczasem Elas El nie tylko mierzy się z problemami na boisku, bo okazuje się, i to dzisiaj również rozlało się w prasie, że problemy ma prezydent Ellasu Verona, pan Maurizio Setti, 57-latek, który skończył pod lupą śledczych, stał się obiektem śledztwa w sprawie defraudacji pieniędzy. Policja Skarbowa zabezpieczyła 6,5 miliona euro w ramach zabezpieczenia majątkowego. On sam uważa, że jest niewinny. Że wszystko transparentnie wytłumaczy, tak czy inaczej, dzisiaj artykuły w gazetach, że pan Setti, no cóż, czyżby prał pieniądze? Zobaczymy, to wyjaśni oczywiście śledztwo. Tak czy inaczej, sprawą zajmuje się Policja Skarbowa w Bolonii. To o wczorajszym meczu, to o Elasie Verona. Dzisiaj tematem numer jeden jest absolutnie, po pierwsze, mecz Interu z Juventusem, a w zasadzie Juventusu z Interem, bo mecz w Turynie oraz derby Rzymu. Zaczynając od Interu, słuchajcie, wczoraj sympatyczny epizod w Apiano Gentile w Pinetcie, w centrum sportowym, treningowym Interu, w Pinettinie oczywiście, nie w Pinetcie, w którym to rozstawiono ring. Czemu ten ring miał służyć? No po ostatniej sprzeczce czy potyczce podczas meczu Interu. Lautaro Martinez z Antonio Conte. Martinez e, niezadowolony z tego, że został najpierw wprowadzony, a później zdjęty z boiska. Dużo się o tym pisało, natomiast panowie rozstrzygnęli to, można powiedzieć, na pięści, na rękawice, chyba w najlepszy możliwy sposób. Bardzo mi się to podoba osobiście, tak czy inaczej. Dzisiaj rozkładówka w Corriere dello Sport. Guant Guantoni sfida, czyli waleczne rękawice. Lautaro kończy na ringów z Antonio Conte, e, sędzią Romelu Lukaku. No, ring Pokoju, jak pisze dzisiaj Corriere dello Sport. Oprócz tego, pan Andrea Ramazzotti po prawej stronie fundując nam zdjęcia z grilla, no bo to było druga, drugi, drugie tło tego wszystkiego. Lautaro Martinez miał zorganizować grilla dla, dla drużyny, i on się odbył, jak widzicie, na jednym z boisk, czy tam obok boiska. No, pisze pan Ramazzotti w tym artykule, że przyszłość konta Antonio Konte trochę zbacza nam tutaj z tego sympatycznego, z tej sympatycznej opowiastki, rozstrzygnie się na koniec sezonu. Po meczu Udinese z Udineze, Interu z Udineze w gazecie Delo Sportu również wykorzystano to co wydarzyło się w Pinetinie, w centrum treningowym Interu po to żeby podbudować nastroje przed pojedynkiem, pojedynkiem słuchajcie z Juventusem. Conte vinciai punti e vuole il KO. Najpierw wygrywa na punkty, zresztą Lautaro przeprosił o czym mowa w tym artykule po prawej stronie Davide Stoppini relacjonuje tę potyczkę pomiędzy Trenerem i zawodnikiem Nerad Zurich. Tymczasem w artykule pana Filippo Conticello, tym, który zajmuje całą rozkładówkę, napisano o pojedynku interu z Juventusem. O tym, w jaki sposób Antonio Conte przez dwa lata nadrobił 39 punktów, plus 39. Od minus 23 do Juventusu w 2019 roku do plus 16 teraz. Marsz Conte, maxi sorpasso sui Bianconeri. Pamiętacie wczoraj Parola del Giorno to contro Sorpasso, maxi. Sorpasso to oczywiście no, takie zdecydowane wyprzedzenie. Bianko przez te dwa lata. Dzisiaj to Intergórą dzisiaj to Juventus musi patrzeć na plecy swoich rywali. No i właśnie Antonio Conte, który ze swoim podopiecznym wygrywa na punkty, chce znokautować Bianconeri i o tym dzisiaj prasa. Conte chciałby wyrzucić swój były klub z Ligi Mistrzów. Tymczasem czy problemy, czy problemy? No raczej trochę rozbuchane przez prasę. W każdym razie mandatem ukarany Romelu Lukaku, ale oprócz tego Ashraf Hakimi, iwan Perisic oraz Ashley Young. Ci panowie spotkali się w, razem w hotelu na no nie imprezie. Festa abuziwa to też, myślę, trochę przesadzone hasło. To była kolacja. Corriere dello Sport pisze, że miała to być kolacja urodzinowa Romelu Lukaku, tymczasem on urodziny spędził ze swoją mamą. Tak czy inaczej, panowie wyszli z hotelu po 22, czyli po godzinie policyjnej, która nadal obowiązuje we Włoszech, i zostali od razu ukarani mandatem w wysokości 400 euro na głowę. Klub z kolei zdecydował się ich nie karać, nie ingeruje w to. Tam jakieś ostrzeżenie dyscyplinarne, ale to wszystko, więc nie ma tematu. Tak czy inaczej, Corriere dello Sport, jak możecie sobie wyobrazić, pisze o, uwaga, nerwówce w, interu, w interze pomimo Scudetto, z uwagi na to, że już tutaj kary się posypały i tak dalej, i tak dalej. Zresztą na okładce Corriere i Gazety jest notka o karach, czyli mandatach. Tylko Tutto Sport, co ciekawe, pisze o tym, że zawodnicy nie zostali ukarani, w sensie przez klub, czyli od strony klubowej podchodzą do całej tej historii. Tak czy inaczej, warto wiedzieć, ale pewnie warto też szybko zapomnieć. Przech Przejdźmy do Juventusu. Juventus mierzy się jutro wieczorem z Interem. Ja już teraz zapraszam na live Furijoko ze studiem przedmeczowym na naszym kanale na YouTube. Tymczasem dzisiaj w Gazecie dello Sport czytamy dużo o Andrei Pirlo. O tym, w jaki sposób, mówiąc kolokwialnie, spalił ten sezon. Pan Luigi Garlando w Gazecie dello Sport tytułuje swój tekst Tropotardi Pirlo. Zbyt późno. Dlaczego zbyt późno i na co zbyt późno? Czytamy. Mecz Sampdoria pokazał, że może trzeba było zrobić inaczej, drogi Andrea Pirlo. Zamiast na siłę realizować swoją ambitną myśl o calcio totale, o tym bardzo ofensywnym futbolu, być może trzeba było zrobić to, co w połowie sezonu zrobił właśnie Antonio Conte. Nieco wycofał drużynę, uwolnił skrzydła, zaczął grać w bardziej rozważny sposób, wrócił do 3-5-2 no i to dało mu między innymi to dało mu Scudetto. Dzisiaj takie scenariusze są snute przez pana Garlando. Czy gdyby Pirlo nie był taki nastawiony na to, ofensywne Calcio ala Pep Guardiola a la Jurgen Klopp, to czy przypadkiem nie poradziłby sobie lepiej. To oczywiście na tym etapie gdybologia, ale co ciekawe, pan Garlando zauważa, że iluzją okazały się zwycięstwa z Barceloną i z Parmą. To były dwa duże zwycięstwa, przypomnijmy, 3-0 z Barceloną, 4-0 z Parmą, tyle, że z najsłabszą Barceloną w tym sezonie, no i z Parmą, która w 23 meczach zdobyła raptem 8 punktów. W związku z tym to dało łudę siły Bianconeri, którzy jednakowoż byli w tym sezonie bardzo słabi. A teraz jest już już za późno na to, żeby straty odrabiać, pisze pan Garlando. Wtóruje mu Filippo Bonsignore z Corriere dello Sport, il Fantasma di Conte, spinge Pirlo Albivio, czyli ten duch Conte, ta zmora Conte, stawia Juve, Pirlo na rozdrożu. No bo dzisiaj pytanie: Liga Mistrzów czy Liga Europy? Oczywiście statystyki: 49 meczów na ławce trenerskiej Juventusu, 31 zwycięstw, czyli 63%, 10 remisów oraz 8 porażek. Bez wygranej Juventus ląduje w Lidze Europy. No i cóż, będzie kiepsko. Niente skąd i bez taryfy ulgowej to będzie 90 minut pełne pasji, walki i nadziei, ale to będzie 90 minut da dentro o fuori, czyli w lewo albo w prawo, albo w albo poza. No i ta narracja oczywiście cały czas się w prasie pojawia. Tymczasem w gazecie dello sport jeden artykuł o Cristiano Ronaldo, który zostanie w Juventusie, zdaniem pana Carlo Laudizy, z uwagi na pieniądze. To jedyny, no może nie jedyny, ale to jeden z głównych powodów, dla którego, dla którego Cristiano Ronaldo ma wypełnić kontrakt. Po pierwsze, ingaggio mostre, wysokie zarobki oraz ulgi podatkowe. Chociaż dzisiaj gazety bawią się też w dywagacje na temat tego, co miał oznaczać tweet Cristiano Ronaldo z wizerunkiem siebie na tle setki, oczywiście z togoli, ale hasłem non fermiamoci qui czyli nie zatrzymujemy się tutaj co ciekawe zdaniem niektórych gazet jest to sugestia jakoby Cristiano nie chciał zatrzymywać się uwaga w Turynie nie to że na 100 golach tylko w Turynie i prędko opuści Juventus co więcej Corriere dobudowuje historię mówiąc że jego mama chciałaby żeby on wrócił do Lizbony w związku z tym on tym tweetem miał jej dać znać że już wkrótce opuści Juventus Każdą historię da się dokleić, słuchajcie, jeżeli tylko chce się jakąś tezę postawić. Tak czy inaczej, nie ulega wątpliwości, że pensja, tak już mówiąc o tej wysokiej pensji Ronaldo, będzie jednym z tematów głównych zarządu Juventusu, jeżeli Juventus no, nie dostanie się do Ligi Mistrzów. O tym dzisiaj pan Luka Biankin w gazecie Delo Sport, Juve oraz Italia. Czas na cięcia. Przez chwilę rozmawialiśmy o cięciach potencjalnych w Interze, dzisiaj czytamy o Juventusie. 128,5 miliona euro netto to wydatek na pensję Juventusu. Juventusu w sezonie 2020-2021. Klub będzie chciał negocjować z piłkarzami przynajmniej opóźnienie wypłaty, czyli sytuacja analogiczna do tej w Interze. Jeżeli nie awansuje Juventus do Ligi Mistrzów, coraz trudniejszy stanie się scenariusz pozostania Paulo Dybali w Juventusie. Nie ze względu na chęć piłkarza, a raczej ze względu na konieczność spieniężenia jego karty zawodniczej, ze względów finansowych, ale jak czytamy w tym artykule, pomóc może uwaga Douglas Costa, którym zainteresowało się o tym wczoraj pisało Corriere dello Sport, dzisiaj gazeta. Przyznał to też pan Marcos Herman, wiceprezydent gremio brazylijskiego klubu, mówiąc, że teraz Douglas musi przekonać Juventus do tego, żeby ten zgodził się rozwiązać z nim kontrakt. Prawdopodobnie tak się stanie, jak czytamy w tym tekście. Po prawej stronie artykuł pana Mateo della Vite, który przypomina, że na Mapei Stadium w finale Pucharu Włoch zasiądzie na trybunach ponad 4000 kibiców 4300 dokładnie czy czyli około 20% pojemności stadionu na którym na co dzień występuje drużyna Sassuolo. Oprócz tego Corriere dello Sport cytuje pana Dalpino, który a nie to Desiervo, przepraszam, jeden z szefów Lega Calcio, który zapowiada, że o podobną zgodę ze strony rządu, czyli wpuszczenie kibiców na trybuny, starają się działacze Lega Calcio na ostatnią kolejkę ligową Serie A. Co prawda pan Desiervo przyznaje, że to ambitny cel, że nie wiadomo, czy to się powiedzie, czy ten cel zostanie osiągnięty, no ale chce Lega Calcio, Lega Serie A podjąć taką próbę. Zobaczymy. Na pewno widzimy kibiców na trybunach Mapei Stadium 19 maja, czyli już przyszłą środę, kiedy to Juventus zmierzy się z Atalantą, a w zasadzie formalnie Atalanta z Juventusem. Amici Sportivi, zapytałem Was o szansę Juventusu, a w zasadzie Interu i Juventusu w tej jutrzejszej potyczce. Jak rozstrzygnie się jutrzejsze starcie Interu z Juventusem na Allianz Stadium w Turynie? To pytanie, na które cały czas odpowiadacie. Co ciekawe, 67% z Was do tej pory uważa, że wygra Inter. 19% stawia na Juventus, 14% na Remis. Sięgam do komentarzy. Tam Michał Opaliński. Pozdrawiam Cię, Michał, bardzo serdecznie. Pisze: Zdecydowanie Inter. Liczę na otwarte i dynamiczne spotkanie. Tkanie. Uważam, że Juve swoich szans może szukać jedynie w kontratakach i konsekwentnym pressingu. Inter jest głodny, nie odpuści i tylko czeka, aby utrudnić Bianconerim start w Lidze Mistrzów. No, Michał, tak jakbyś streścił dzisiaj artykuły w kilku żołnierskich słowach z gazety do Sport i y Corriere. Janek pisze, ech, wracają uśpione uczucia tak znane za czasów Ferrari, Delneriego, niego. Dalej nie czytam, bo rzeczywiście to faktycznie widma przeszłości wracają. No i może Paweł Perchajło, patrząc na formę Juve i ich wyczyny optymistycznie napiszę remis, choć obawiam się powtórki z niedzielnego spotkania z Rossonerimi. Cóż, a Krystian Lewandowski dorzuca, że liczenie na zwycięstwo Juventusu jest liczeniem na cud. Dzięki serdeczne za wszystkie głosy. Nadal stawiacie, co sprawdzaliśmy też wczoraj wieczorem, już prawie 800 oddanych głosów, że tylko 20-40% szans Juventus ma na awans do Ligi Mistrzów w tym sezonie. Ten pojedynek więc waży dla Juventusu więcej niż... Tylko w cudzysłowie derby Włoch. Zapraszam więc tym bardziej do przeżywania go na żywo wspólnie z nami jutro na live for Joko na naszym kanale. Tymczasem tym, tym zajmijmy się tymi, którzy no, w chwale wracali ostatnio z Turynu do Mediolanu, czyli ekipą Rossonerich. Milan Piano Champions. Dzisiaj rozkładówka w gazecie Delo Sport skupia się na niedalekiej przyszłości Milanu, Milanu, mistrzowski plan Milanu. W kilku punktach, o czym czytamy w tym artykule duetu redakcyjnego Gazety Delo Sport, o kontrakcie Piolego do 2024 roku, o tym, że że Milan potwierdzi, a w zasadzie chce potwierdzić, zatrzymać Tomoriego Idiaza, który jest nazywany Uomo, Luomo della Svolta, człowiek przełomu um, Milanu w ekipie Stefano Piolego. O tym, że jeżeli Milan awansuje do Ligi Mistrzów, od czego jest już o krok, to dużo łatwiej będzie utrzymać Gigiego Donnarumę w stolicy Lombardii. No a na, na horyzoncie to już po prawej pan Carlo Laudiza. Um, ale horyzont boom di ricavi, czyli boom przychodów z Ligi Mistrzów pomiędzy Pucharami i przychodami ze stadionu, zakładając oczywiście obecność kibiców do 100 milionów euro, może wpłynąć do kas Rossonerich. To bardzo, bardzo dobra wiadomość, dlatego um, widzimy uśmiechy na twarzach działaczy Rossonerich. Oprócz tego artykuł o zlatanie Ibrahimowiczu, to niezależnie od tych planów, Ibrahimowicz um, pokusił się o konsultacje dotyczące swojego lewego kolana. Na razie to była konsultacja wirtualna z profesorem Spitzbühlerów, który niegdyś go operował. No i cóż, na razie nie wiadomo. Na razie znowu czytamy, że cel to Mistrzostwa Europy, a jeśli chodzi o Milan, Milan na razie milczy w temacie urazu Szweda. Co więcej, pamiętajmy, że ten nowy kontrakt, niedawno podpisany, 7 milionów euro za ostatni, zobaczymy czy ostatni, ale za rok współpracy z Milanem, to również klauzule stanowiące o tym, że pensja zostanie w pełni wypłacona razem z premiami, jeżeli Ibrahimović rozegra określoną liczbę występów w nowym sezonie. To ma też zabezpieczenie Bezpieczyć Milan na wypadek właśnie kontuzji, które ostatnio dręczą Ibrahimowicza i uniemożliwiają mu grę. Praktycznie połowę sezonu przesiedział w infermerii, w, 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 w przychodni. Natomiast Corriere dello Sport Adriano Ancona, autor tego artykułu, pisze o złotych latach Milanu, a w zasadzie o tym, że obecny Milan przypomina ten zespół Rossonerich ze złotych lat. Co więcej, Pioli nadaje już i pędzi w rytmie Ancelottiego. Średnia punktów dokładnie taka sama. 1,97 punktu na mecz. Tyle, że Pioli ma na koncie 67 meczów, Ancelotti 283. Tak czy inaczej, bardzo dużo ciepłych słów pod adresem szkoleniowca Rossonerich, o którym czytamy. Odważne decyzje, młoda, zdyscyplinowana drużyna, której dojrzałość to wartość dodana. To wszystko stanowi o tym, że ten sezon to był sezon wzrostu, spektakularnego wzrostu, którego kulminacją było wygrana 7 do 0 w Turynie. Teraz wystarczy zwycięstwo, żeby sięgnąć po Ligę Mistrzów. Czy tak naprawdę jest? O tym za chwilę powiemy. Wylicza to Gazeta dello Sport, ale o tym za chwilę. Najpierw powiedzmy słuchajcie o Atalancie, która również jest o krok od powrotu do Ligi Mistrzów, od potwierdzenia swojej obecności, powtórzenia wyczynu. Atalanta sejda poker. Co w tym artykule w gazecie dello Sport? Zwycięstwo o trzy punkty. Liga dla mistrzów o trzy punkty. Atalanta może zakończyć, słuchajcie, sezon na najlepszej pozycji w swojej historii. To byłaby pozycja wicelidera. Ma dzisiaj najlepszy atak, 86 goli. No i pytanie, czy jutro na Stadio Marassi w meczu z Genoą wszystko się rozstrzygnie, czy Atalanta wróci do Ligi Mistrzów? Wyobraźcie sobie pisze autor tego artykułu, że Atalanta to kolarz, od zawsze z prowincji przyzwyczajony do jazdy pod górkę, ale w ostatnich latach zdecydowanie podkręca tempo i intensywność. Dzisiaj jest niczym rozpędzony mistrz, który zdobywa 123 punkty w rundzie rewanżowej w ostatnich trzech latach. To ciekawa statystyka, czyli średnia to 41 punktów na rundę rewanżową przez ostatnie trzy sezony. No, podkręca tempo rzeczywiście, zwłaszcza w drugiej połowie sezonu Atalanta, no i za chwilę możemy mówić o At. Talancie, wiceliderze sezonu 2020-2021 ciekawy artykuł dzisiaj pana Fabio Licariego, który snuje scenariusze na ostatnie minuty tego sezonu artykuł zatytułowany l'ultimo kilometro trochę jak widzicie dużo nawiązań do Giro d'Italia o którym dzisiaj również wspomnimy cały czas Włosi przeżywają ten kolarski wyścig no i są no, stawiają na analogie pomiędzy światem piłki a światem kolarstwa. o czym w tym artykule no o tabeli o tym kto awansuje do mistrzów, ligi mistrzów dla Juventusu Czytamy to prawie misja niewykonalna, ale jeśli Atalanta wygra jutro z Genoa, Milan w niedzielę z Kaliari, oba kluby są w lize mistrzów. Napoli tymczasem nie może pozwolić sobie na błąd. W niedzielę o 12.30 pojedynek z Fiorentiną, teoretycznie najłatwiejszy kalendarz, ale czasami najłatwiejsze są najbardziej zdradliwe. Co więcej, jeśli Benevento wygra z Crotone e, o 15, to Kaliari w niedzielę będzie musiało walczyć na śmierć i życie z Milanem, no bo wtedy utrzymanie nie będzie takie proste. Ale, ale, słuchaj. A Amici sportivi, możliwe jest też, że dojdzie do remisu w punktach. Przynajmniej w teorii jest to możliwe trzech drużyn. Może to być Atalanta, Milan i Juventus, może to być Milan, to, może to być Milan, Juventus i Lazio. No i na to zwrócił uwagę wczoraj też Probosiniak, którego pozdrawiam. Rzeczywiście może być tak, że Milan jeszcze nie awansuje do Ligi Mistrzów i nie mówimy to tylko o samych porażkach. Słuchajcie, może być tak, że Atalanta przegrywa z Geno. następnie Milan i Juve wygrywają a w ostatniej kolejce Atalanta wygrywa z Milanem, a Juventus wygrywa z Bolonią. Wówczas to wszystkie zespoły mają po 78 punktów. To jest jeden scenariusz. Może też się zdarzyć, to jest mniej prawdopodobne, że wszystkie te zespoły będą miały po 76 punktów. Tam by musiały zajść remisy, porażki. Atalanta musiały przegrać najbliższe mecze, później ze sobą zremisować, Juventus wygrać i zremisować. Tak czy inaczej, może być tak, że trzy zespoły, a może być jeszcze tak, że Juventus, Milan i Lazio będą miały po tyle samo punktów w różnych kombinacjach. Wówczas to niektóre scenariusze promują Bianconerich tak czy inaczej wówczas co i jakie kryterium jest rozstrzygnięciem? Mała tabela. Mała tabela, o której dzisiaj pisze włoska prasa i to jest nasza, nasze dzisiaj, nasza parola del giorno. Słuchajcie, po włosku mała tabela to la classifica avulsa. I dzisiaj pada to stwierdzenie, nawet tłumaczone w gazecie dello sport, a avulsa to oderwany, oderwana. Więc taka oderwana tabela, my w Polsce mówimy mała tabela, która będzie miała rozstrzygnąć w takim teoretycznym przypadku o klasyfikacji. Słuchajcie, w jaki sposób Sposób w tej tabeli, la klasyfika avulsa, są brane pod uwagę kryteria. Po pierwsze, pojedynki, punkty w pojedynkach bezpośrednich. Następnie różnica bramek w pojedynkach bezpośrednich. Jeżeli to nie da rozstrzygnięcia, różnica bramek ogólnie. Odwrotnie, jeszcze raz. Najpierw pojedynki bezpośrednie, punkty. Później różnica bramek w małej tabeli. Nie w pojedynkach bezpośrednich, tylko w małej tabeli. Później różnica bramek ogółem. ogółem. No i liczba goli strzelonych ogółem. W taki sposób kolejno rozstrzygane są losy. No i zobaczymy. Co prawda mówimy cały czas o mało prawdopodobnych, ale jednak możliwych do wystąpienia scenariuszach. W związku z tym musimy gdzieś to mieć z tyłu głowy, że jeżeli tutaj któremuś z dwójki, Milan, Atalanta, powinie się noga, no to jeszcze trzeba wstrzymać. Trzymać oddech i y, poczekać na to, co y, się wydarzy. To jeśli chodzi o scenariusze. Lazio cały czas y, na te scenariusze również patrzy, y, no ale dzisiaj w Lazio y, przede wszystkim o trzech rzeczach. Po pierwsze y, o immobile, który y, jest Coraz większą legendą Lazio, jak czytamy w artykule pana Daniele Rindole, Rindone, ma już 20 goli na koncie w tym, sezonu i jest, w tym sezonie i jest to czwarty sezon na ostatnich pięć, w których to przekracza pułap albo sięga pułapu 20 goli. Nikomu w Lazio się to nie udało. Absolutny rekord należy do Giuseppe Meacy oraz Nordala, reprezentującego niegdyś barwy Milanu. Oprócz tego z czterema takimi sezonami na koncie Batistuta, czy chociażby Dinatale, Hansen z Juventusu, Wojak z Napoli, Altafini z Milanu. Natomiast w Lazio Immobile jest numerem jeden. Trzy takie sezony miał seniori Piola, jeden sezon Crespo czy Kinalia. Tymczasem po prawej stronie czytamy o Lazio-Torino, o meczu, który będzie rozegrany, który musi zostać rozegrany, ponieważ Kolegium Gwarancyjne Włoskiego Komitetu Olimpijskiego podjęło ostateczną decyzję w tej sprawie i zdecydowało, że żadnego walkovera nie będzie, a Lazio Storino zmierzy się w najbliższy wtorek o godzinie 20.30. No dobrze. I trzecia historia dotycząca Lazio to oczywiście derby Rzymu. Derby Rzymu, które już jutro wieczorem, 20.45, zajrzyjmy więc do Romy, do tego, co dzieje się w środowisku Giallo Rossi, za chwilę wrócimy jeszcze do Lazio Europa, Do Europy przez derby Pisze dzisiaj Fabrizio Pastore Z redakcji dziennika Il Romanista O czym czytamy? To ostatni wielki mecz Rossi. To mecz o honor, mecz o dumę No i mecz o pocieszenie dla kibiców Tego sezonu nie da się już uratować Ale jakieś, jakiś pozytyw dla kibiców Jeszcze Roma jest w stanie sprezentować Czytamy o walce z Sassuolo O Ligę Konfederacji o Liga Konferencji. Dzisiaj okaże się, co ze Smolingiem, co z Diawarą, co z Ibaniezem, który ostatnio usiadł na ławce, a dzisiaj mówimy o tym, czy czytamy o tym, że może wrócić do podstawy. Nie wiadomo, czy w ataku zagra Edin Dzeko, czy Kitarian. Wiele niewiadomych, z którymi musi poradzić sobie Paulo Fonseca, tak czy inaczej, na derby. Czekają wszyscy derby, chyba jedne najbardziej, z najbardziej gorących w, we Włoszech, oprócz derbów Mediolanu absolutnie, derby, derby Rzymu. Derby, które mogą być ostatnimi derbami dla wielu piłkarzy i o tym dzisiaj Gazetta dello Sport, Roma Lazio, Ultimo derby Pertanti. Mowa nie tyle o samym meczu, słuchajcie, o pojedynku boiskowym, co o kontraktach, o wygasających kontraktach niektórych piłkarzy i o tych, którzy pożegnają się z Romą. I z Lazio, bądź mogą się z nimi pożegnać. Po stronie giallo Rosich mowa m.in. o Fuzato, Perezie, Pedro. Oni bliscy rozstania. Roma zastanawia się nad tym, co zrobić z Dzeko, z Mkitarianem. Tymczasem w Lazio nie wiadomo, co z Koreą. Milinkowiczem, który, jak czytamy, mógłby. Odejść, ale tylko za dobre pieniądze. Zresztą jutro zagra w masce z powodu urazu nosa. To taka ciekawostka. Z klubu mogą odejść również Parolo Parolo, Strakosza. Jest na wylocie. Tak czy inaczej, no, to co najważniejsze i co najbardziej interesujące, rozegra się na boisku. Ale jak widzicie, Gazeta dello Sport, co ciekawe, nie pisze praktycznie o boisku, tylko o mercato tych dwóch klubów i o tym, że niektórzy z zawodników mogą ekipy swoje bieżące opuścić. W... Corriere dello Sport, oczywiście jak co piątek, dodatek Corriere Scommesse poświęcone zakładom bukmacherskim. Kto będzie królem derbów Rzymu, pyta dzisiaj autor tej okładki. No i cóż, z ciekawostek mogę Wam powiedzieć, że we Włoszech dużym zainteresowaniem cieszy się zakład remis w pierwszej połowie albo remis na koniec. W związku z tym Włosi, przynajmniej ci, którzy grają, stawiają na podział punktów w tym pojedynku. Ja jestem ciekawy, jaki Wy wynik przewidujecie. Zapraszam do komentowania. Oczywiście, zapraszam również do zostawienia lajka. Like no, co jeszcze nie poprosiłem, ale na tyle przyzwyczajiliście mnie do wspierania nas, również w ten sposób, że czasami po prostu zapominam o to poprosić. Dzięki serdeczne za każdy lajk like zostawiony pod tym filmem i za każdą subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego kanału. Tymczasem zajmijmy się, słuchajcie, Napoli. Napoli mierzy się z Fiorentiną 12.30 w niedzielę. Co o Napoli? Ano słuchajcie, zasady Gennaro Gattuso, ale tutaj również praktycznie o meczu, jak Kot napłakał, z uwagi na to, że pan Mauricio Nicita wziął na tapet temat zatrudnienia Gennaro Gattuso w klubie z Florencji. Napoli oczywiście nie może się pomylić w tym pojedynku, ale Gatuzo łączony z Fiorentiną, Rocco Comiso chce go zatrudnić na stanowisko trenera, ale Rino oczekuje ambitnego projektu. Pytanie co z Wlachowiczem, czy on odejdzie, czy on zostanie, i tak dalej, i tak dalej. Panowie już mieli ze sobą rozmawiać, mają się. Dzwonić jeszcze po zakończeniu sezonu. Istotne jest to, że to są due uomini del Sud, dwaj ludzie z południa, obaj urodzeni w, na Kalabrii, Kalabryjczycy, więc to oczywiście gazeta dello Sport widzi czy postrzega jako dodatkowy argument ku temu, że mogą wkrótce się dogadać. Corriere dello Sport funduje nam artykuł Le Metamorphosis di Rino, czyli Metamorfoza Rino, o tym, w jaki sposób jeszcze od czasów Pizy przeszedł swego rodzaju, właśnie trenerską metamorfozę, zmianę od żelaznej obrony w Idzie do 100 goli z Napoli. A po drodze, Milan. O tym, jak Rino zmieniał swoje credo, swoje, swoją myśl taktyczną na przestrzeni lat, zmieniając porażki w pozytywną energię, czytamy w korierę. Dzisiaj Frunie w 13 meczach zalicza 10 wygranych i 35 bramek. Akurat dobra prasa dzisiaj dla Gennaro Gattuso. To samo Corriere dello Sport po porażkach, jak wiecie, pisało różne rzeczy. Dzisiaj Rino porażki przekuwa w pozytywną energię, jak widzicie. Francesco Gensini w Corriere dello Sport pisze o problemach Drągowskiego, skoro już mówimy o pojedynku z Fiorentiną. Drągowski prawdopodobnie nie zagra w tym meczu, zastąpi go Terraciano, który wystąpił do tej pory w trzech meczach w podstawowym składzie i były to mecze Coppa Italia. Drągowski ma problem z przywodzicielem i nie wiemy, ile może potrwać przerwa w grze polskiego bramkarza. Tak czy inaczej, będzie jednym z tych, którzy prawdopodobnie wypadną ze składu. Za to do składu wraca... Frank Ribery, który będzie wspierał Wlachowicza w ataku. Pomówmy przez chwilkę jeszcze o Bolonii. Dwie notki na temat Bolonii dzisiaj w prasie. W Corriere dello Sport Michailowicz, który ma w Bolonii pozostać, to przyznaje sam Sabatini, któremu Michailowicz miał powiedział: Resto qui, zostaje tutaj. Chociaż pan Claudio Beneforti zauważa, że w końcówce sezonu i w ogóle po zakończeniu sezonu możemy spodziewać się we Włoszech na tyle dynamicznie rozkręconej karuzeli trenerskiej, że do końca nie będzie wiadomo, dopóki kontrakty nie Zostaną nowe podpisane, czy Sinisza faktycznie w Bolonii zostanie? Ponieważ jeżeli tam domino ruszy, to kto wie, czy ktoś Michajłowicza jeszcze w ostatniej chwili z Bolonii nie wyrwie. Tymczasem Bolonia stara się i potwierdzają się doniesienia z de dello Sport z jakiegoś czasu, potwierdzają się doniesienia o zainteresowaniu Arnautowiczem, którego możecie pamiętać z czasów Interu, z czasów triplety Interu z 2010 roku. Dzisiaj gra w Chinach, kontrakt do grudnia 2022 roku. Napasnik, 32-latek, zresztą korzenie, serbskie, tak jak Sinisza. Tak czy inaczej, chciałby wrócić do Włoch, chciałby przede wszystkim wyjechać już z Chin, będzie negocjował rozwiązanie kontraktu, być może z jakimś odszkodowaniem, być może z jakąś odprawą. Zobaczymy. Tak czy inaczej, on mógłby być taką dziewiątką, której, jak zauważa pan Dallawite i Pessina, duet redaktorów Gazety dello Sport, brakuje w Bolonii już od przynajmniej dwóch lat. Nie jest taką dziewiątką klasyczną Musa Barą, nie jest na przykład Orsolini też nie do końca sprawdza się w tej roli, przynajmniej nieregularnie. W związku z tym Soriano również, to bardziej dziesiątka. Kto wie, czy Arnautowicz mimo swojego wieku nie dołączy do ekipy Michailowicza. Dużo będzie też zależało od opinii właśnie szkoleniowca w tym temacie. No dobrze, tyle z tych piłkarskich tematów. Zostały nam dwa luźne rozdziały na koniec piątkowego przeglądu włoskiej prasy sportowej. Wzmianka o Giro d'Italia. Słuchajcie, cały czas trwa ten wyścig kolarski. Skręćmy więc w tym sportowym... Na tym sportowym torze trochę w stronę kolarstwa. Chciałbym Wam pokazać jedną z rozkładówek. Nie będę oczywiście wnikał przesadnie w treść tego artykułu, ale Cały czas Włosi przeżywają co najmniej dwie rozkładówki każdego dnia. W gazecie los Sport znajdziecie na temat Giro d'Italia. W tym artykule akurat o kolejnym etapie wyścigu Notaresco Termoli 181 km taką długość ma ten odcinek. Włochy wczoraj na przykład żyły kraksą na trasie, do której, do której doszło. W jednym z punktów dzisiaj odcinek wydaje się bardziej płaski, bardziej spokojny. Liderem klasyfikacji generalnej, generalnej jest Węgier Attila Walter ma 11 sekund przewagi nad drugim Belgiem. Remko, e, e, Ewene Poelem. Ewe poelem. E, no i ca, cały czas w gazecie Giro d'Italia jest drugim po kalcio tematem. Tam pojawia się też tenis, e, Olimpiada w Tokio. Natomiast kalcio i Giro d'Italia to dwa główne tematy. Co natomiast w Calcio Pudelku? Słuchajcie, z tego tygodnia zebrałem trzy wycinki, co ciekawe, wszystkie z gazety Dello Sport. Po pierwsze, radu, który urządza sobie gierkę na pianinie po debiucie w meczu z Sampdorią, debiucie ligowym w podstawowym składzie. Widzimy Radu brzdąkającego na klawiszach, nie tylko De Defraj okazuje się również mieć pasję do klawiszy, w związku z tym Radu relaksuje się przy fortepianie, choć to chyba pianino, tak mi się wydaje, no ale dobra. W każdym razie muzyk Radu na drugim miejscu, sympatyczna historia dotycząca Siniszy Michajlowicza. Słuchajcie, gazeta relacjonuje, Sinisza zostanie dziadkiem. Tymczasem ciekawą niespodziankę zgotowała mu jego córka, Virginia, która oznajmiła mu to w oryginalny sposób, to znaczy w pewnym momencie, kiedy ten leżał, jak widzicie, na jakiejś kanapie fotelu, podarowała mu pudełko, które miał otworzyć, a w środku były śpioszki, które widzicie na zdjęciu, a na nich hasło niespodzianka, ciao nonno, cześć dziadku. W ten sposób Sinisa dowiedział się o tym, że będzie dziadkiem, oczywiście popłakał się ze wzruszenia, to wszystko do obejrzenia w social mediach, no i tym zachwyca się oczywiście rozklejająca się z tego powodu gazeta Delosport. No i i kalcio Pudelek z dzisiaj w zasadzie, po to dzisiejsze wydanie gazety w rozdziale Atalanty. No, Gazetta przeżywa nowy tatuaż Josipa Ilicicza. Lewa łydka, tatuaż z wizerunkiem Ilicicza dotykającego na Anfield Road słuchajcie, na Anfield znaku This is Anfield z herbem Liverpoolu, tego słynnego znaku przed wyjściem na boisko. liczyć w ten sposób upamiętnił swoją przygodę w pojedynku z Liverpoolem w tym sezonie, kiedy to zdobył bramkę, zresztą jeden z z jedna z pamiętnych potyczek Atalanty w Lidze Mistrzów w tegorocznej edycji Ligi Mistrzów. No i tak, tyle z Calcio Pudelka, mam nadzieję na rozluźnienie na sam koniec. Koniec. A ja tradycyjnie dziękuję wam za cały ten tydzień. Jutro mam nadzieję zobaczy się z wami na live for idłoko, ale za przegląd prasy już dziękuję. Widzimy się w poniedziałek po godzinie 8:30. Zobaczymy co w ten weekend się wydarzy i jak włoska prasa będzie to przeżywać. No to dopijamy kawę. Ja życzę wam dobrego piątku, dobrego weekendu, odpocznijcie, ale bądźcie cały czas z nami, bo w świecie calcio dużo się dzieje i świat calcio nie zasypia nigdy. Buona giornata, amici sportivi. E buon weekend.